To już ostatni odcinek mojego czwartego sezonu Road to Glory, gdzie postaram się w pierwszym sezonie w barwach Borussii Dortmund zdobyć mistrzostwo oraz wygrać Ligę Mistrzów. Rozpoczynamy odcinek o spotkanie ligowego z Mainz, które rozpoczyna się dla nas źle, bardzo źle. Dobre dośrodkowanie strzał Entepa z główki było 1-0. Tutaj piłka odbiła się od naszego zawodnika, no i mamy 2-0. Ten mecz nie wyglądał zbyt dobrze, ale na szczęście trochę się obudziliśmy. Potem piłkę dostał Timo Werner i technicznym strzałem pokonał bramkarza Mainz i było 2-1. W kolejnej sytuacji to jednak zawodnicy Mainz stworzyli sobie kolejną akcję, która została zamieniona na bramkę. Zobaczmy jeszcze raz, jaka piękna wymiana piłki, dośrodkowanie. No i mamy 3-1. Kapitalnie rozpoczyna się to spotkanie, ten odcinek. No ale my walczymy o mistrzostwo i musimy grać dalej. Tutaj Emil Gross, który rozgrywa kapitalną drugą część sezonu, jest jednym z naszych najlepszych piłkarzy, strzela na 1-0. Kolejna akcja, Emil Gross, no i kolejne przecudne uderzenie. No ten młody Niemiec jest w wybitnej formie. No Bartek Szczaki, kurna, Jezu, się mylę. Szczepan Kapusta wiedział, kogo sprowadzić ze swojego byłego klubu, bo wiele razy mówi, że to jest największy diamencik Energii Cottbus. No i jak na razie w Borussii się to sprawdza. Ale niestety Ingolstadt, które grało w dziesiątkę, strzela bramkę na 2-1. Ale to podrażniło Borussię. Gross, Andre Silva, w którym ostatnim czasie jest o wiele lepszym napastnikiem niż Timo Werner, który się tak zaciął, że chyba się już nie odetnie. 3-1. Emil Gross, pyk. Ładna akcja strzał, no i kolejna piękna bramka i mamy hat-tricka. W tym sezonie strzelił 4 bramki w Bundeslidze w jednym meczu, teraz zdobywa hat-tricka. On jest niesamowity, no i myślę, że on będzie w przyszłości naszą jedną wielką mega gwiazdą, jeśli oczywiście zostanie dłużej Borussii niż na 2 sezony. To zobaczymy, planuje 2-3, no więc jazda. Silva, Jadon Sancho, no i pewnie wygrywa to spotkanie 5-2. No i gramy pierwszy mecz. Półfinałowy z Olimpikiem Marsylią. No, można byłoby pomyśleć, że nie najgorszy rywal, ale dostaliśmy bęcki w Dortmundzie. No i sprawa awansu do finału jest strasznie ciężka, bo Marsylia grała lepiej, mi nic nie wychodziło. Mam w ogóle ostatnie wrażenie, że muszę od nowego sezonu zmienić, jak formację zmienić. Może nie, albo zmienię formację, albo jej nie zmienię, tylko pozmieniam wytyczne itp. No bo było 2-1 po bramce Wernera. Jest spoko wynik, ale niestety przegrywamy pierwsze spotkanie 3-1. No i w rewanżu na Stand Velodrom, jak się nie mylę, bo na Stand Velodrom gra chyba Olympique Marsylia. No mamy przerąbane i musimy zagrać świetnie. No ale co, no wracamy na boisko niemieckie. Mecz z Lipskiem, najtrudniejsze pod koniec sezonu. No Timo Werner jednak zaczął coś strzelać. Strzelam bramkę z Lipskiem na 1-0. Ale niestety RP Lipsk wyrównał wynik tego spotkania po rzucie rożnym. Tutaj mało rozegranie, no i piękny strzał Inakiego Williamsa, przy którym Timo Horn nic nie mógł zrobić. No i jest 1-1. Ale to nie ostatnia akcja tego spotkania, bo Borussia Dortmund i były zawodnik RP Lipsk Timo Werner strzela bramkę na 2-1 i daje zwycięstwo drużynie Kapusty. No i pierwszy mecz półfinałowy z Olimpikiem Marsylią. Żartowałem, to już mecz rewanżowy. Mówię, nagrywam to po raz drugi, już wcześniej miałem nagrany odcinek, ale skasowałem głos, no i muszę od nowa nagrywać. No i powiem wam, pierwsza połowa, grałem formatem 4-2-2-2, nic się nie działo, ale w drugiej połowie zmieniłem na 4-2-4, no i ruszyła maszyna, którą rozpoczął Andre Silva. No w tym momencie nadal to Olympique Marsylia jest w finale, ale po tej akcji to drużyna Borussii Dortmund zawita w finale. Andre Silva strzela hat-tricka, no Andre Silva jest ostatnio kapitalnym napastnikiem, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, tego meczu, bo Olympique Marsylia zniosłem równo z ziemią, tutaj V na Emilu Grosie, no i mamy rzut karny, do jedenastki podszedł nie kto inny jak Andre Silva, bo stwierdziłem, że Timo Werner ostatnio za dużo karnych marnował, to chyba była aż 2 z rzędu, no i Andre Silva ma o wiele lepsze karne, więc Andre Silva podszedł do jedenastki, no i Portugalczyk grając kapitalne spotkanie strzela na 4-0, 4 bramki. Fenomen. Powiem wam, to spotkanie było zajebiste. Tak mi się dobrze grało w drugiej połowie. Tu jeszcze Timo Werner na 5-0. No jesteśmy w finale. Nie spodziewałem się, że uda mi się zrobić taki comeback, ale na szczęście się udało. No i w finale zagramy z Juventusem. Będzie ciężko.
ale teraz zajmijmy się meczem ligowym. Tutaj mecz z Stuttgartem, 33. kolejka, no i remis wystarczy nam do zdobycia mistrzostwa Niemiec. To byłoby coś pięknego. No ale to Stuttgart rozpoczyna strzelanie. Domenico Berardi, mocny strzał zza pola karnego, no i mamy 1-0. Nie najlepiej rozpoczynamy, ale potem jest jeszcze gorzej. Didavi i Lasagne, jakiś włoski zaciąg do Stuttgartu, bo dwóch Włochów strzela nam bramkę. No ale od tego momentu zaczęliśmy w końcu coś grać. André Silva, bo jakby nie on, kto by inny, strzela na 1-2. No genialna forma Portugalczyka ostatnio. Kolejna akcja, Timothy Weah, prawa strona boiska. Podanie, Havertz, Werner, André Silva, piękna akcja. No i znowu André Silva strzela bramkę. No André Silva jest fenomenalny, naprawdę nie żałuję, że go nie sprzedałem. Kiedyś miałem go plan sprzedać, ale go nie sprzedałem. Havertz, Silva, Wea, on jeszcze dośrodkował i Kai Havertz strzela bramkę na 3-2. Ale to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-3. Stuttgart wyrównało po dośrodkowaniu i bramce Gonzaleza. Było 3-3, ale taki wynik dał nam mistrzostwo na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek, więc ciężki sezon, bo był taki moment, gdzie miał aż 13 punktów przewagi nad Bayernem, ale ta końcówka, takie nierówne wyniki, te nierówne wyniki dały nam jeszcze ciekawszą końcówkę. No zacięło się coś w drużynie Szczepana Kapusty, Werner jeszcze tak jak trzeba, Havertz, Sancho też nie grają najlepiej, no i Malcolm, który doznał kontuzję na 2 miesiące, już nie zagra w tym sezonie, ale myślę, że w nowym sezonie będziemy silniejsi, przyjdzie Dembele, Skriniar, nowy Ibra, no i oczywiście pewnie kogoś pozyskamy, na pewno na skrzydła, bo chcę mieć większą rotację do środka pola, no mam Berga i Tonaliego, ale chciałbym kupić jakąś mega gwiazdę do środka pola, no i możliwe, że Pablo Fornals odejdzie, bo chciałbym kogoś innego, albo po prostu Fornalsa zostawię. No i po prostu będę miał więcej piłkarzy do rotacji, bo jednak dużo gramy, często piłkarze się męczą, więc chciałbym mieć jak najwięcej dobrych piłkarzy do rotacji. Berga to na niego fajnie rozwijać w nowym sezonie. No ale popatrzmy na ten piękny widok. Dachut podnosi tarczę za Bundesligę, ostatni raz Borussia Dortmund wygrała mistrzostwo za Jurgena Kloppa. A to było trochę dawno temu, no i już końcówka ceremonii. Ostatnie zdjęcie, można powiedzieć, pyk. No i ostatni mecz ligowy z Leverkusen, rezerwowym składem wygrany 2-1. No i trzeba się skupić na deserze chyba tego odcinka. Finał Ligi Mistrzów. Borussia Juventus. No powiem Wam, ciężki rywal, ale moim zdaniem jest to rywal, którego możemy ugrać. Arena Auschwalche? Co to jest za stadion? Możecie mi napisać w komentarzu. No i oczywiście możecie w komentarzu mi napisać, kogo chcielibyście zobaczyć w nowym sezonie w barwach Borussii Dortmund. Bo ja chcę tak zostać jeszcze 2 sezony. A potem zobaczymy. O ten puchar walczymy. Po raz pierwszy w tej karierze. No Juventus wygrał z PSG, z Barceloną. My wygraliśmy z Marsylią, City, Valencją. No mieli chyba bardziej mocniejszych rywali. Oczywiście hymn Ligi Mistrzów. Zobaczmy na zawodników, jaki gra. Kogo tutaj rozpoznajecie? Jest Can, jest Aleksandro, jest ktoś, kogo nie znam. Tego też nie kojarzę, bo tego też to nie mają swojej twarzy. Mattia Perin, Wojtek Szczęsny nie broni. Oczywiście kapitan Paulo Dybala, który jest tak niesamowity do kariery. Jak oglądaliście karierę Realu, to bardzo Wam go polecam. No i tutaj pyk, moi gladiatorzy. Emil Gross gra w finale, bo jest o wiele lepszej formy ostatnio niż Kai Havertz. No i André Silva, bo jest o wiele lepszej formie niż Timo Werner. No i ten puchar, miejmy nadzieję, trafi na Signal Iduna Park. Skład Juventusu macie na ekranach. Rezerwowy jest Wojtek Szczęsny, ale powiem Wam, skład nie... Tam był Robert Lewandowski? Tak naprawdę mnie ten skład nie porywa kompletnie. Taki średniawy jak na Juventus. Nie wiem, co to za zawodnicy grają. Dybala, Bendakur, to spoko, ale... Takie no mało fajne nazwiska, jacyś fajni młodzi piłkarze do rozwijania, czy już fajne gwiazdy. Bo tak naprawdę no, mnie ten skład Juventusu w ogóle nie polawala na kolana. No ja mam w ogóle lepszy. No, to jest też zdziwienie, że w pierwszym składzie wychodzi Gomez Pereira, 69 overalla, ale Gomez jest też w dobrej formie. Ja naprawdę czasem może dziwne ruchy wykonuję. Ale ja po prostu gram piłkarzami, którym w danym momencie gra mi się najlepiej. No właśnie takim jest Gomez, takim jest Gross, którzy mają świetny sezon, końcówkę. No i mecz z Juventusem.
To było spotkanie Borussii Dortmund, jeśli chodzi o sytuacje bramkowe. Pierwsza, Sancho, 10 minuta, ale Perin to broni. Kolejna szansa po stronie Borussii Dortmund. Gomez, Fornals, Sancho, Jadon w polu karnym do Grossa. No i nogą broni tam Perin. No, atakowaliśmy od początku Juventus, który naprawdę nie istniał. Gross, André Silva w polu karnym, Portugalczyk strzela, słupek. No i nic znowu tego nie wyszło. Druga połowa, Gomez Pereira, ile on miał miejsca w tym czasie. Szedł do środka, lewa noga obok bramki Perina. No po prostu nic nie chciało mi wejść w tym meczu. Emil Gross, kapitalna lewa noga, strzał, słupek. No naprawdę ten mecz był ciężki dla nas, bo nic nie mogliśmy trafić. Gross, będzie świetna kontra. Jadon Sancho, lewa strona boiska. Jadon idzie, schodzi do środka. Strzela technicznie, no i słupek, poprzeczka. No i niestety miała być dogrywka, no, ale Juventus przeprowadził jedną dobrą akcję w tym meczu. Zobaczcie na to, takie tu zamieszanie i Bentancur strzela bramkę na 1-0. No i niestety przegrywamy nasz pierwszy finał Ligi Mistrzów w karierze. No i za rok muszę wrócić i wygrać ten finał Ligi Mistrzów, nie ma innej opcji. No zobaczcie tu, co się stało, no, FIFA fail. No niestety przegraliśmy już po raz piąty, koryguję ten film, bo znowu coś usunąłem. Tutaj macie tabelę ligową na zakończenie Bundesligi. To spadł, Manchester United wygrał Ligę Europy, dlatego ja chcę zakończyć właśnie karierę w Manchester United. Bo to jest mój kochany klub i chcę, żeby on znowu był na szczycie, a nie wygrywał Ligę Europy. Tutaj macie statystyki ligowe, Werner najlepszym strzelcem, no wystrzelał się strasznie. Lidze Mistrzów też Timo Werner najlepszym strzelcem. W następnym sezonie będę chciał zdobyć potrójną koronę. I tak jak Wam mówiłem, jeszcze raz piszcie w komentarzu, jakich zawodników miałbym kupić. No, jeśli będzie fundusz i jeśli będę ja ich chciał, będą pasowali do mojej koncepcji, to ich kupię. Bo zobaczyłem też na inne tabele ligowe. W Premier League wygrał Liverpool, czyli oczywiście to jest ten sezon. Może już wcześniej też wygrali. No, PSG zdominowało Ligę Francuską. Chciałem spojrzeć do trzeciej ligi niemieckiej, bo tam gra Energia Cottbus, która skończyła na piątym miejscu. Pamiętacie ją? I z nią właśnie zaczynałem karierę. Spadli znowu do trzeciej ligi, no cóż. Milan wygrał Ligę Włoską, co jest małą niespodzianką. Ekstraklasie nadal nie ma tego podziału, że po 30 kolejkach widzimy, kto jest mistrzem, kto nie. Tak samo będzie Lidze Szkockiej, którą sprawdziłem potem, bo chciałem zobaczyć, jak sobie radził Celtic, Real mistrzem. No i powoli zbliżamy się do końca tego sezonu, tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że piąty sezon też będziecie chcieli chętnie oglądać. No i czy uda nam się w piątym sezonie wszystko osiągnąć, no to czas pokaże. Jak się uda, no to może albo odejdę, albo jeszcze dostanę jeden sezon, by znowu zrobić to samo Borussią Dortmund. Tutaj macie atrybuty, potem statystyki, potem atrybuty. To był fajny sezon, fajnie mi się nagrywało tą karierę. No i w następnym tygodniu rozpoczynamy nowy. Mam nadzieję, że też taki fajny. Choć, no powiem Wam, kariera jest ciągle taka sama. Ale i tak, ale Wy oglądacie, coraz więcej subów przybywa, z czego mnie bardzo cieszy, więc jak ktoś nowy trafia na ten kanal, to możecie dać suba, bo u mnie tylko kariera Ultimate'a, na nim się ostatnio w ogóle nie chce grać. Nawet nowy skład zrobiłem, nie chce mi się grać, a karierę, no lubię cisnąć, nie wiem, tak dziwne. Wiem, że to takie może być monotonne, ciągle to samo, ale mi się podoba. No więc to pomału tyle w tym odcinku. Miejmy, nie wiem co. Jeśli Wam ten odcinek się spodoba, to zostawcie łapki w górę. Chciałbym tak chociaż co najmniej 15 łapek w górę mieć. Więc liczę na Was. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. No i do usłyszenia ponownie wkrótce.